Moi drodzy, jak każdy szanujący się vloger, w końcu musiałem nagrać Q&A i postanowiłem do tego wykorzystać ten oto legendarny kask, rower, polskie wybrzeże, cudną pogodę, bo może trochę za bardzo wieje i wasze pytania. Zapraszam! Czy Fernando Santos powinien pozostać do końca eliminacji Euro 2024? Dlaczego na kanale Two Angry Men ukazuje się tak mało produkcji filmowych? I jaką cechę Pawła Zarzecznego bez wahania bym zaimportował? Dodatkowo o tyranii przesytu, o zagrożeniach dla młodych dziennikarzy, o sztuce filmowania i udręczonych kibicach reprezentacji Polski. Cel był banalnie prosty, w tej wietrznej pogodzie zrobić 100 km, startując od Swarzewa, gdzie do Krokowej prowadzi znakomita ścieżka rowerowa na nasypie dawnej kolei. A później na rybę do Białogóry, po czym w kierunku Jastrzębiej Góry, Władysławowa i meta na Helu. Dzięki za wszystkie wasze pytania. No i jedziemy. Dosłownie. No dobra, moi drodzy, pierwsze pytanie, które chyba najbardziej was nurtuje. Czy moim zdaniem Fernando Santos dotrwa do końca eliminacji? Ja mam obawy, że on nie dotrwa do wykopek, a jestem ze wsi, to mogę tak powiedzieć. Wykopki oczywiście ziemniaków, to zazwyczaj ma miejsce we wrześniu. A we wrześniu my gramy mecz z reprezentacją Wysp Owczych. I wiecie co? To nie są takie góry jak Mołdawia, bo z Mołdawią zremisowali, a nie przegrali, bo pokonali Litwę, bo zwyciężyli w meczu z Turcją sensacyjnie i są wyżej w rankingu FIFA, więc nawet jak przegramy, to nie będzie siary. Wiecie, co jest najgorsze po tym meczu z Mołdawią? Że ja się czuję w kontekście reprezentacji Polski i kibicowania jej jak człowiek, który ma strach przed kolejnym występem polskiej drużyny w europejskich pucharach, czyli boi się euro w pierdolu. Na zasadzie ci rywale, z których kiedyś się śmialiśmy, dzisiaj u nas budzą strach i powodują takie delikatne mrowienie przed meczem. Na zasadzie, czy to nie będzie kompromitacja. I to jest moim zdaniem najgorsza inwolucja reprezentacji Polski w ostatnim czasie. Co do Fernando Santosa, naród chciał trenera utytułowanego. Naród chciał trenera, który ma olbrzymie doświadczenie międzynarodowe. Naród chciał trenera, który przeprowadzi pewną rewolucję kadrową, rewolucję generacyjną. No to trzeba cierpieć. Ja myślę, że Fernando Santos jest zaorany. Zaorany faktem tego, z jaką grupą mentalnie ma do czynienia. I wiecie co? Powiem wam taką rzecz, która ostatnio mi przyszła do głowy, a mianowicie fakt, że mnie już kompletnie nie obchodzi, co na temat reprezentacji Polski mówią zagraniczni dziennikarze, zagraniczni trenerzy, zagraniczni piłkarze, bo oni nie mają wiedzy codziennej, wiedzy pogłębionej, bo oni niewiele wiedzą o polskiej mentalności, niewiele wiedzą o problemach, z jakimi my się borykamy. Patrzą tylko tak idealistycznie na naszą reprezentację przez pryzmat klubów, w których występują nasi najlepsi piłkarze. I chyba Fernando Santos temu uległ. I nie trudno się dziwić, bo to w końcu gość zupełnie innego świata i o reprezentacji Polski miał niewielkie pojęcie. Trudno mieć do niego o to pretensje. W mojej ocenie to jest dla Fernando Santosa największy przeskok. I on bardzo szybko, trafnie zdiagnozował problemy polskich piłkarzy. Nadmierny egoizm, koncentracja na tym, co najpierw się wykona, a nie myślenie zespołowe, rozgrywanie swoich prywatnych meczów. Uważam, że to jedno z największych wyzwań w jego karierze. Ogarnięcie mentalnie tej grupy. Z drugiej strony, taka nostalgia, wasza tęsknota za kapiorami, za ludźmi charakternymi, za piłkarzami, którzy też zawodzili, ale wiadomo, że się ich dzisiaj mitologizuje i zapomina się o ich porażkach, jest naturalna. Tyle, że musimy pamiętać, że będziemy mieć deficyty takich piłkarzy charakternych. Będzie ich coraz mniej, bo taka jest reprezentacja, taka jest piłka, taka jest drużyna klubowa, jakie jest pokolenie. A w mojej ocenie, a ja urodziłem się w roku 1987, moje pokolenie jest nieco mniej charakterne od pokolenia moich rodziców. To jeszcze młodsze jest inne, nie chcę mówić gorsze, jest specyficzne. Czy Fernando Santos ze swoimi umiejętnościami, ze swoją narracją, ze swoją strategią, podejściem do zawodników jest odpowiednim człowiekiem dla najmłodszej generacji? No tu mam duży znak zapytania po pierwszych miesiącach jego pracy. Reasumując, czy Fernando Santos pozostanie do końca eliminacji? Powiem tak, przekonamy się na początku września. Pozdrawiam wszystkich, którzy zbierali, zbierają bądź będą zbierać w swoim życiu ziemniaki. Była to chyba najbardziej znienawidzona przeze mnie
praca polowa? O, to jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dużą uwagę przykładam do tego, jak się mówi i co się mówi, jakich słów używa i jak akcentuje. I uwaga, moim zdaniem bezsprzecznie obecnie najpiękniej posługującym się polszczyzną rodakiem jest Michał Rusinek. Polecam serdecznie go posłuchać. Poza tym pamiętajcie, ubogie słownictwo, ubogie myśli. To jest takie włoskie powiedzenie, które ja bardzo lubię. A żeby słownictwo było bardziej urozmaicone, trzeba po prostu dużo czytać, ale też słuchać. No bo na przykład można słuchać e-booków i ja muszę powiedzieć, że ostatnio więcej słucham niż czytam. No i wiadomo, podcasty. Radio XXI wieku. Co byśmy zrobili bez podcastów? O, to bardzo interesujące. Moim zdaniem najlepszym komentatorem w Polsce jest Bożydar Iwanow, najlepszym reporterem Łukasz Olkowicz, najlepszym prowadzącym studio Jerzy Mielewski i, uwaga, Mikołaj Kruk. Zwróćcie uwagę, jak sobie radzi. Najlepiej czytającym grę jest kilku, ale ja uwielbiam sposób interpretacji boiska i opowiadania o piłce sensu stricto Piotra Urbana. Z czystym sumieniem mogę polecić książkę Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje, bo jest to wspaniała analiza zagrożeń, które czyhają na ludzi na każdym kroku. I też świetne podsumowanie tego, jaki rak toczy współczesne, zglobalizowane społeczeństwo. Przeczytajcie, naprawdę warto. Jaką cechę Pawła Zarzecznego bym ukradł dla siebie? Żadną. Poważnie, myślę, że niczym nieskalaną pewność siebie, ocierającą się o arogancję i bezczelność. Ja myślę, że tego mi bardzo brakuje. Poza tym chyba takiej też umiejętności przywalenia czasem. Zarzeczny w tym był bezkompromisowy, a ja niestety nie mam do tego charakteru, żeby ludzi disować. Co może i czasem dałoby lajki, wyświetlenia i jakiś rejwach w mediach społecznościowych. O, to jest dobre pytanie. Gdyby nie dziennikarstwo, to co redaktor robiłby w życiu i jak zarabiałby pieniądze na chleb? Ja myślę, że miałbym bardzo duży problem, ponieważ ja nie miałem planu B. To znaczy w 2006 roku, zdając maturę i wygrywając konkurs, w którym nagrodą był indeks na studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, tak naprawdę wygrałem życie. I jestem wdzięczny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i Uniwerkowi za to, że przyjęli mnie z otwartymi ramionami, dali stypendium i pozwolili się rozwijać. Myślę, że miałbym bardzo duży problem i prawdopodobnie w 2006 roku, gdybym tego konkursu nie wygrał, nie dostał się na dziennikarstwo, wyjechałbym za granicę, nauczyłbym się języka obcego i tam bym w jakiejś branży pracował. Ale nie byłoby to coś tak pasjonującego jak dziennikarstwo, bo uważam, że po zawodzie sportowca, zwłaszcza piłkarza, jest to drugi najpiękniejszy zawód na świecie. Uważam, że kilka rzeczy nie wynikających z zewnątrz, a ze środka, od nich samych. Myślę, że nadproduktywność jest dużym kłopotem, ponieważ dziennikarstwo sportowe nie jest biegiem na 100 metrów, a raczej maratonem, więc trzeba proporcjonalnie rozłożyć siły i nie wyeksploatować się na pierwszych 100 metrach. Myślę, że bardzo dużym kłopotem jest takie myślenie, że jeżeli ja zniknę na miesiąc, na przykład pojadę na wakacje i nie będę pojawiał się w programach, nie będę meczów komentował, nie będę pisał tweetów, to ludzie o mnie zapomną. Ten strach, który paraliżuje. Trzecia rzecz to takie pójście na łatwiznę, a więc zostanie na przykład dziennikarzem twitterowym. No bo żeby zrobić jakiś materiał, to trzeba się postarać, gdzieś wyjechać, przygotować, później podmontować i wyemitować, zadbać jeszcze o promocję. Żeby skomentować mecz, trzeba się przygotować, pojechać albo do Dziupli, albo na stadion. A żeby pisać tweety, to wystarczy smartfon, połączenie z internetem i jakieś miejsce, gdzie nie kapie nam na głowę. Więc ja się przed tym bardzo bronię, żeby nie zostać dziennikarzem twitterowym. I jeszcze dwie rzeczy, moim zdaniem bardzo istotne. Pierwsza to samowyzysk, bo prawda jest taka, że jeżeli się bardzo dużo pracuje, to zaciera się granica pomiędzy wyzyskującym a wyzyskiwanym. Wtedy sam jesteś dla siebie, dla swojego organizmu, tym, który wyzyskuje. I to prędzej czy później pierdolnie. A ostatnią kwestią jest przymus ekspozycji wszystkiego, co się dzieje w twoim życiu, łącznie z tym prywatnym. Chyba rok temu rozmawiałem z takim bardzo mądrym dziennikarzem sportowym, który dzisiaj jest redaktorem naczelnym jednej z telewizji. I on mi powiedział, że on nigdy nie wrzucił i nie wrzuci zdjęć swojej żony i swoich dzieci w
social media. Zapytałem go dlaczego. I on mi wtedy odpowiedział, po pierwsze, ja tego nie potrzebuję, moja żona tego nie chce. Po drugie, nigdy nie wiem, co ktoś kiedyś z tym zrobi i jak to może użyje przeciwko mnie. I ja sobie to wziąłem głęboko do serca, jako radę starszego kolegi po fachu, mądrego, który zasugerował mi, żeby dbać o swoje życie prywatne, więc nie wrzucam zdjęć swoich najbliższych w media społecznościowe, nie informuję o tym, co robię z najważniejszymi osobami w moim życiu i dobrze mi z tym. Kiedyś tak robiłem, przyznaję i uważam, że to był błąd. Pytanie, które się często pojawiało o duet Two Angry Men, o to dlaczego na tym kanale ukazuje się tak mało filmów. Ano dlatego, że ten kanał był zawsze dodatkowy dla mnie i dla Filipa. Czyli był czymś, co robiliśmy obok, kiedy pojawił się wolny czas. A u mnie ostatnio tego wolnego czasu za dużo nie było, więc było i mniej produkcji filmowych. Część pomysłów, które tam miałem realizować, przeniosłem na meczyki, na Świat według Świętego, który myślę, że też będzie się rozwijał, jeżeli chodzi o kwestie produkcji. Wiadomo, że od lutego Filip pracuje w Canal Plus i nie mam z tym żadnego problemu, przecież o tym rozmawialiśmy, więc wydawało mi się, że jeżeli podjął taką decyzję, to trzeba ją respektować. No i bardzo trudno jest się umówić, żeby coś wspólnie robić. No nie wyobrażam sobie, żeby Wiśnia i Polkoś robili Food Trucka pracując w dwóch innych redakcjach. Każdy ma swoje obowiązki, swoje życie prywatne, a przygotowanie, nagranie, realizacja, montaż, emisja takiego jednego materiału, który robiliśmy wcześniej z Filipem, to jest katorżnicza robota wymagająca czasu. Natomiast nie uważam, że projekt Two Angry Men jest zakopany, martwy. Uważam, że on jest po prostu wygaszony, a my nigdy nie nakładaliśmy sobie jakichś przymusów, jakiejś presji związanej z częstotliwością i tak dalej. Mam dwa pomysły. One dotyczą II wojny światowej. Pierwszy niezwykle dla mnie ważny, powiedziałbym nawet osobisty ze względu na fakt, że akcja działa się na ziemi, z której pochodzę, a więc mówimy o ziemi nierzańskiej i pewnie to zostanie wyemitowane 1 września na kanale Two Angry Men. Druga sprawa dotyczy Italii. Na razie jestem na etapie tak zwanej bibliografii, czyli czytam książki na temat, który mnie interesuje, który chcę sfilmować, rozmawiam z ludźmi, przygotowuję się powoli do tego, tak jak powinno się robić takie filmy, więc jak najbardziej powstaną produkcje, dwie, myślę, jedna na pewno w tym roku, niezwiązane z piłką nożną. Z prostego powodu. Sukcesy polskiej piłki, jakbyśmy na to nie spojrzeli, jakby one nie były odległe, to głównie reprezentacja Polski. Nie da się wytworzyć w naszej kulturze takiej sympatii, fanatyzmu w sensie całościowym, jaki ma miejsce w Hiszpanii, w Anglii czy we Włoszech, gdzie każdy deklaruje się, że kibicuje jakiejś drużynie klubowej i zainteresowanie tymi meczami jest olbrzymie. Bo tam są sukcesy. Tam są występy wicemistrzów na tym najwyższym poziomie. Więc przez lata, przez dziesięciolecia wyrobiono kulturę kibicowania klubom. Klubom, które też się rewanżowały tym fanom. U nas tego nie ma. Stąd jedyny kontakt z piłką światową poprzez piłkarzy, którzy w tej kadrze występują, nie zawsze wyniki, odbywa się dzięki reprezentacji Polski. Poza tym kwestia patriotyzmu, przywiązania, demonstrowania barw narodowych, nawet wyjazdu na Stadion Narodowy, co myślę, że jest zaliczane do takich stałych punktów Polaków w tym momencie. I to jest moja odpowiedź na Twoje pytanie. To pytanie pojawiało się bardzo często. Chodzi oczywiście o naukę języków obcych. I mam wrażenie, że wielu z Was oczekuje jakiejś cudownej metody. Takiej, która przyspieszy proces uczenia się języka obcego, albo która da efekty bardzo szybko. Wydaje mi się, że to jest już błąd w myśleniu. Bo sama nauka języka obcego musi dawać satysfakcję. Mnie dawała, daje i pewnie będzie dawać. Ja nie chcę przyspieszać procesu, który ma się toczyć naturalnie. Więc wydaje mi się, że nie ma innej metody niż obsesyjne poświęcenie się jakiemuś językowi poprzez słuchanie codziennie radia, podcastów, oglądanie telewizji, czytanie portali, gazet, książek. Dlatego, że język obcy jest prostą konstrukcją. Tak masz, jak dbasz. I nie wierzcie w żadne cudowne metody hochsztaplerów, którzy naciągają ludzi na pieniądze, oferując w zamian cudowne, nikomu wcześniej nieznane metody nauki języków obcych.
Ja na przykład, co pewnie wyda Wam się dziwne, uczę się języków powoli. Uważam, że nie mam do tego zdolności i muszę zdecydowanie więcej czasu poświęcić, by się jakiegoś języka nauczyć w stopniu dobrym. Jest coś takiego jak inteligencja językowa. I to na pewno decyduje o tym, że ktoś się szybciej uczy, a ktoś wolniej. Ja uważam, że tej inteligencji nie mam, natomiast to nie oznacza, że się języka nauczyć nie mogę, bo każdy może. To jest dobre pytanie. Dostałem je na Instagramie w DM-ie, więc pewnie dotyczy kogoś, kto chce zostać dziennikarzem albo stawia pierwsze kroki. Uważam, że młodzi w porównaniu na przykład do mnie, a ja startowałem w branży w roku 2007, mają z jednej strony łatwiej, z drugiej zdecydowanie trudniej. Łatwiej, ponieważ nie potrzebują redakcji, żeby zaistnieć. No bo są media społecznościowe, są środki do tego, żeby nadawać. Więc nie musisz mieć błogosławieństwa redaktora naczelnego, nie musisz prosić się o ekspozycję w jakimś dużym medium. Wystarczy, że zrobisz coś fajnego i dotrzesz do jednego dziennikarza, który uruchomi po dobroci kulę śnieżną i podpromuje Twój materiał. Natomiast zdecydowanie mają trudniej z innego powodu, a mianowicie z trudności utrzymania się. Ponieważ mamy tyranię przesytu kontentu, dziennikarstwo sportowe rozrosło się do nieprawdopodobnych rozmiarów w Polsce i jest tylu pracujących w tym zawodzie, że siłą rzeczy utrzymanie się na dobrym poziomie, na wysokim stanowisku łatwe nie jest ze względu na konkurencję. Moi drodzy, pit stop w chałupach ponad 70 km za mną, więc powiedzmy, że jak dojadę do Helu, to będzie stuwa albo prawie stuwa. Dobre pytanie, bo ja teraz mam chwilę odpoczynku, o kulturę zapierdolu. Czy wygasająca, może nieobecna już w młodym pokoleniu kultura zapierdolu, to dobrze? Moim zdaniem tak. I ja bardzo żałuję, że nie miałem takiej odwagi dbania o własne ja, żeby pewnym patologicznym jednostkom na mojej drodze, jednostkom toksycznym, zarządzającym pewnymi firmami, w których pracowałem, po prostu powiedzieć nie i basta. Zadbać o siebie. Nie poświęcać się nie w imię pasji, swoich projektów, jakiegoś rozwoju indywidualnego, który kosztuje mnóstwo sił i zaangażowania, ale pewnych odrealnionych planów, toksycznych układów. Więc jeżeli tak interpretujemy kulturę zapierdolu, jako patologiczne oddanie się pracy, nałogowe, to jak najbardziej wspieram młode pokolenie, które mówi nie, my nie chcemy być tacy, jacy byli poprzednicy. Bardzo dobre pytanie o szkołę. Ja uważam, że ogólnie system szkolny jest anachroniczny i nie chodzi tylko o Polski. Natomiast coś, co bardzo mnie niepokoi i co również było obecne w moim pokoleniu, to takie zrzucanie odpowiedzialności za swoje niepowodzenia, drobne potknięcia, a może wielkie katastrofy na nauczyciela. Nauczyciel też człowiek, tata kupi ci sampler, mama w szkole podpowie, jak rapował Ostry. I wydaje mi się, że ktoś, kto codziennie przychodzi do tej roboty i ma kilkudziesięciu, a może kilkuset uczniów na głowie, nie jest w stanie oddać się w całości tylko Tobie, Twojej pasji, Twojemu rozwojowi. Ja miałem od nauczycieli, od dziecka, nie wiem, to było jakąś immanentną cechą, taką wynikającą z wewnątrz, tylko jedno pragnienie, żeby nie przeszkadzali, żeby nie byli strażakami mojej pasji, żeby ewentualnie popychali delikatnie do przodu, mówili good job, rób to dalej, masz jakąś iskrę. I tak na przykład robił mój polonista w liceum, Ryszard Mścisz, który zauważył we mnie jakieś inklinacje do dziennikarstwa i pchnął mnie właśnie w tę stronę, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Bierzcie sprawy we własne ręce, nie zrzucajcie odpowiedzialności za swoje niepowodzenia szkolne na nauczycieli. Ja tego pytania do końca nie rozumiem. A może inaczej, nie zgadzam się, że idą w formę. No bo nie ma wyrafinowanych form dziennikarskich, czegoś szalenie kreatywnego, niebanalnego, czegoś, co możemy nazwać jakąś rewolucją. Ja pamiętam, jak mój kolega nazwał rewolucją w branży medialnej pokoje na Twitterze. Por favor. Kto dzisiaj korzysta z pokoi? Wydaje mi się, że chodzi ci o rozumienie boiska. To jest bardzo trudne, ponieważ w mojej ocenie bez doświadczenia piłkarskiego na wysokim poziomie bądź bez szkoły trenerów, bez kursu, a dziennikarz może na takowy iść, trudno jest przebić ten szklany sufit. Natomiast jeżeli chodzi o spojrzenie na piłkę w taki sposób fachowy, to wydaje mi się, że
pewne rzeczy mogą kibiców zaskoczyć. No bo rozumienie piłki to też rozumienie jej realiów, jej kuluarów. I kto da wiarę, że obecny piłkarz Napoli, mając ofertę z Juventusu, nie przyjmie tej oferty, ponieważ po zakończeniu kariery chciałby mieszkać w Neapolu. Jak dać wiarę w to, że bardzo często to kobieta decyduje o transferze piłkarza, a przecież powinny liczyć się tylko kwestie sportowe. A te informacje dopływają do nas bezpośrednio od zawodników, a czasami od ich agentów, którym ufamy w jakichś tam kuluarowych rozmowach. No i finito, moi drodzy. 100 km zrobione, na większość waszych pytań odpowiedziałem. Myślę, że za kilka miesięcy zrobimy kolejne Q&A. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Pozdrawiam.